Yeah, the whole rest of the campus, the whole, the second floor, the first floor, the whole MU, every single part of the campus centers you. This is the only space that you're not centered and you're still trying to center yourself, which is peak white cis male bullshit. Generalnie ten szybki komentarz miał być na temat urodzin Mazurka, gdzie politycy wszystkich frakcji zdążyli się skompromitować. Tutaj żrą się między sobą w Sejmie, po prostu nienawiść z nich kipi, a potem sobie idą jak gdyby nigdy nic na wódeczkę do Mazurka i nic. I to obnażyło tak naprawdę fakt, znany od dawna wielu inteligentnym ludziom, że to jest wszystko teatrzyk, to jest wszystko wyreżyserowane po to, żebyśmy my myśleli, że oni się nienawidzą. Polacy się potem żrą między sobą, Tutsi między Hutu, tak, PiS PO, a oni w tym czasie właśnie wedle zasady divide et impera po prostu rządzą Polską i mogą ją dalej po prostu na swoich stokach się utrzymywać. No i tak to mniej więcej jest od 30 lat. Jakbyście zwrócili uwagę, jacy politycy reprezentują PiS i PO, no to większość z nich właśnie kariery zaczęło jeszcze w latach, tak na początku lat 90. I oni cały czas siedzą w Sejmie. To są po prostu zawodowi biurokraci, można powiedzieć. Tylko żeby się przystać do stołka i po prostu siedzieć na nim i czerpać profity. I nic innego tak naprawdę nie potrafią. Natomiast nie o tym będzie ten szybki komentarz. Będzie o tym, jak wygląda Ameryka za Bidena. Zresztą zobaczcie sobie sami. You're offensive. Police lives matter. You have the same sticker. We're just trying to do school. What? You guys have the same sticker of the other. But this is our space. We've got a Police Lives Matter sticker and we're getting kicked out. Can't do school. You just said we have to leave. No, I said you're making this space uncomfortable. You're making me feel uncomfortable. But you're white. Do you understand what a multicultural space? It means you're not being centered. White's not a culture? No. No, it's not a culture. It's white is not a culture. Say it again to the camera. You think whiteness is a culture? This is insane. No, więc mamy dwóch młodych białych chłopaków, którzy są atakowani na tle rasistowskim przez dwie czarnoskóre studentki. To, co się nam stało, to jest tylko dowód na to, jak ta ideologia progresywnej lewicy zatruła umysły studentów, zatruła umysły młodych ludzi. Przecież te dziewczyny zachowują się jak konsomolcy. Zobaczyły dwóch kułaków, element kułaski, który trzeba po prostu, wiecie, oni są po prostu klasowo podejrzani. Oni mogą zagrozić wielkiej Rosji sowieckiej, więc trzeba ich wytępić. Trzeba ich w ogóle, to, że jest coś takiego jak POC Safe Spaces, czyli strefy takie wolne od białych studentów, czyli gdzie mogą być tylko tak zwani people of color, czyli czarnoskórzy, Azjaci czy Latynosi, no to już samo w sobie jest kuriozalne. Przecież to jest czysta segregacja rasowa. Przecież dokładnie tak samo wyglądała segregacja rasowa w latach 40., 50., 60. na południu. Że były osobne umywalki dla czarnoskórych, że były osobne miejsca w autobusie dla czarnoskórych, że były osobne miejsca w miejscach publicznych różnych, tak? Sądy, jakieś teatry, kina, to wszędzie były właśnie strefy osobne między właśnie oddzielające czarnoskórych od białych. Czy to nie jest to samo? Czy taka strefa, gdzie mogą przebywać wyłącznie osoby tak zwani people of color, czyli właśnie ci Latynosi i czarnoskórzy, czy to nie jest segregacja rasowa? Moim zdaniem jak najbardziej jest. Czyli to jest tak naprawdę rasizm, to co oni uprawiają. To jest czyste. Oni twierdzą, że tych dwóch chłopaków jest rasistowskich. Bo co? Bo mają nalepkę Police Lives Matters? A co? A ich życie nie ma znaczenia? Ma znaczenie. I policjanci giną, masowo giną właśnie w strzelaninach, między innymi dlatego, że jest na nich nagonka. Że oni się boją czasami strzelić do bandyty, który ma dany kolor skóry, właśnie ze względu na tę poprawność polityczną. Oni się zawahają, a bandyta się nie zawaha. Strzeli, tak? A tamci się boją strzelić, bo boją się, że będzie z nimi dokładnie to samo, co z tym Derekiem Chauvinem. Że po prostu padną ofiarą jakiejś politycznej nagonki, że akurat to trafi na niego. I że nawet jak on się zachowa w porządku, to i tak znajdą się ludzie, którzy będą twierdzić, że jest inaczej. Tak jak było w wielu przypadkach. Gdzie nawet sąd, mimo to, że przyznawał rację policjantowi, że użył
broni faktycznie w obronie własnej, to i tak był on celem nagonki. I tak to się niestety w tych USA kręci i ktoś na to pozwala i ktoś tę narrację cały czas prowadzi i cały czas po prostu ten konflikt rasowy jest podsycany. A za Bidena to w ogóle już jest to w fazie niemalże jakiegoś kulturowego rozkładu, bym powiedział. Bo dokładnie za Bidena bardzo dużo namnożyło się tych stref właśnie wolnych od białych, co jest w ogóle kuriozalne. W ogóle to jest Arizona State University, czyli to jest stan rządzony przez republikanów i tam takie rzeczy się dzieją. To co się dzieje w Stanach, gdzie rządzą demokraci? Bo aż mi trudno naprawdę w to uwierzyć, jak bardzo źle się tam dzieje. Rzeczywiście nam politycy republikańscy z tego stanu tam twierdzili, że to jest niewłaściwe zachowanie tej dziewczyny i że chcą podejmą jakieś kroki, ale już władze uczelni stwierdziły, że nie ma w tym nic złego, że to jest tylko rodzaj wolności ekspresji na uniwersytecie. Także to jest wolność słowa, to co one mówią. Czyli wolnością słowa jest atakowanie na tle rasistowskim dwóch chłopaków za to, że są biali, wyzwanie ich od rasistów, od białych nacjonalistów, czy tam białych suprematystów. A co by było, gdyby było odwrotnie? Że dwóch białych podeszłoby do jakichś tam, powiedzmy, dwóch dziewczyn czarnoskórych i powiedziało im: idźcie stąd, bo to jest nasza strefa biała, tak, dla białych ludzi i nie życzymy sobie, żebyście tutaj były. No, jak dla mnie, to jest ewidentny przykład rasizmu. Więc jak to można mówić w ogóle o wolności ekspresji? Wyobraźcie sobie, jak zareagowałyby te same władze uczelni właśnie w odwrotnej sytuacji. Myślę, że odpowiedź na to pytanie wszyscy dobrze znamy. Naprawdę jestem przerażony, jak to wszystko przebiega w Ameryce i zastanawiam się, do czego to może doprowadzić w przyszłości, bo nie wiem, bardzo ciemno widzę przyszłość Ameryki i takie sytuacje tylko utwierdzają w przekonaniu, że dzieje się tam bardzo źle, ale może takie nagrania jak to, bo to akurat się udało sfilmować, tak? Może takie sytuacje, bo w ogóle one same to sfilmowały, to jest najbardziej kuriozalne, że one myślały, że to będzie jakiś przykład ich, wiecie, virtue signalingu, że tak, patrzcie, my tutaj walczymy z rasizmem na uniwersytecie, że my walczymy z chłopakami, którzy mają nalepki Police Lives Matter, że to jest super akt po prostu heroizmu w ich konsomolskiej głowie. To, że to zostało nagrane i to możemy zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście od środka. I może część osób, które się wahają, które myślą, że może ta progresywna lewica wcale nie jest takim zagrożeniem, że to jest po prostu jakieś urojenia prawakoidalne, że wiecie, że to jest teoria spiskowa, że tak naprawdę to są ludzie, którzy straszą, tak? Znaczy straszą, no ostrzegają raczej, starają się zwrócić uwagę na pewne problemy. Ja tak naprawdę nie mam jakichś radykalnych poglądów. Ja bym powiedział nawet, że w wielu kwestiach bardzo centrowe, zwłaszcza jeśli chodzi o światopogląd. Natomiast po prostu mnie przeraża to, w jaką stronę to zmierza. Ja bym chciał to zatrzymać. Chciałbym, żeby to nie dotarło do Polski przede wszystkim też, tak? Fakt, że my nie mamy zbyt dużo osób innych ras i to nas trochę chroni, ale zawsze znajdą się inne grupy, które będzie można nazwać uciśnionymi i które będą mieć przywileje. Będzie ten sam schemat. Tak jak mówię, kiedyś byli konsomolce, którzy znajdowali właśnie element kłaski, czyli ludzi o rzekomym burżuazyjnym pochodzeniu. No to tak samo w Polsce się znajdą takie osoby. Czy to LGBT, czy to feministki, tak? No, oni sobie kogoś znajdą, tak? Właśnie nie jest problemem treść, tylko forma tego. Forma tego ideologicznego zacietrzewienia. Jaki to jest fanatyzm po prostu i jaki to jest skrajny fanatyzm, jaki to jest dalsze przesuwanie po prostu tej granicy zdrowego rozsądku przez nich. I to jest naprawdę przerażające i dlatego ja się odwołuję i do ludzi o zdrowym rozsądku, żeby zobaczyli sobie to wideo i żeby po prostu pomyśleli, czy naprawdę chcemy, żeby tak wyglądały polskie uniwersytety. No, także tyle, bo to miał być szybki komentarz. Dzięki za oglądanie. Zachęcam tradycyjnie do wsparcia na Patronite. Cóż, no i dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym filmie.